W filmie zademonstruję zjawisko chaosu na przykładzie prostej symulacji komputerowej. Chaos jest zaskakującym zjawiskiem i aż trudno uwierzyć, że występuje w przyrodzie. Na ekranie widzimy podwójne wahadło, które w skrócie będę też nazywać wahadłem. Siła grawitacyjna ciągnie wahadło w dół i układ zachowuje się tak, jak widzimy w tej symulacji. Po prawej pokazuje demonstrację dwóch podwójnych wahadeł. Teraz rozpatrzmy właśnie dwa podwójne wahadła. Niebieskie wahadło jest delikatnie przesunięte w prawo względem białego, tak aby było widać oba układy. Uwaga! Niebieskie wahadło jest dłuższe od białego wahadła o rozmiar jednego atomu. Białe wahadło ma całkowitą długość jednego metra, a niebieskie wahadło ma długość w metrach 1, i 1 na dziesiątym miejscu. To jest bardzo, bardzo mała różnica w długościach. I można by było się spodziewać, że w praktyce to nie powinno mieć znaczenia. Okazuje się, że taka mikroskopijna różnica w długościach wahadeł po kilku wychyleniach prowadzi do zupełnie innych zachowań układów. Podwójne wahadło jest ekstremalnie wrażliwe na zmianę jego długości. To jest właśnie chaos. Chaos polega na bardzo dużej wrażliwości układu na dowolnie małe zmiany jego parametrów. Zaraz pokażę podobną symulację dla tysiąca wahadeł. Kluczowy wniosek jest taki, że zachowanie podwójnego wahadła jest w praktyce nieprzewidywalne. To znaczy, jeśli zbudujemy prawdziwe wahadło, to po kilku jego początkowych ruchach nie będziemy w stanie przewidzieć, jak ono będzie się dalej zachowywać. Wynika to z tego, że podwójne wahadło jest bardzo wrażliwe na wartość, na przykład jego długości, a nie jesteśmy w stanie zmierzyć długości wahadła z nieskończoną precyzją. Każdy pomiar obarczony jest jakimś błędem. Są też inne parametry, jak na przykład przyspieszenie grawitacyjne, które ma wpływ na zachowanie wahadła. Teraz zademonstruję zjawisko chaosu dla stu podwójnych wahadeł nałożonych jedno na drugim. Każde kolejne wahadło jest dłuższe od poprzedniego o rozmiar atomu. To, co widzimy, jest manifestacją chaosu. Podwójne wahadło jest bardzo czułe na wartość jego długości. I każde ze stu wahadeł zachowuje się inaczej. Popatrzmy też na tysiąc podwójnych wahadeł. Zjawisko chaosu wprowadza rewolucję w naszym pojmowaniu świata. Są układy, które w praktyce są nieprzewidywalne, pomimo, że znamy prawa fizyki i równania matematyczne rządzące tymi układami. Jeśli tak prosty układ jak podwójne wahadło jest w praktyce nieprzewidywalny, to nie powinno dziwić, że np. długoterminowe przewidywanie pogody jest skazana na niepowodzenie. To znaczy, pogodę można w miarę skutecznie przewidywać na kilka lub kilkanaście dni do przodu, tak jak podwójne wahadło można przewidywać przez kilka pierwszych sekund. Ale w dłuższej perspektywie czasowej pogoda jest zasadniczo nieprzewidywalna. Dyskutując zjawisko chaosu, często mówi się o efekcie motyla. Edward Lorenz, pionier teorii chaosu, zadał kiedyś prowokacyjne pytanie o to, czy trzepot skrzydeł motyla w Brazylii. Może mieć wpływ na przyszłe powstanie i zachowanie tornada gdzieś w Teksasie? To pytanie efektownie obrazuje zjawisko chaosu. Na koniec dodam, że jeśli podwójne wahadło jest tylko nieznacznie wychylone, to wtedy nie pojawia się zjawisko chaosu i układ jest w praktyce przewidywalny. Dziękuję za uwagę.